12 kwietnia wspominamy świętego Zenona z Werony, biskupa. Zenon urodził się około roku 300 w Cezarei Maurytańskiej. Jako młodzieniec był świadkiem męczeństwa świętego Arkadiusza. Widział, jak odrąbywano mu ręce i nogi, by go zmusić do wyrzeczenia się wiary. W jednym ze swoich pism Zenon podaje, że krew płynęła z ran Arkadiusza, jakby tryskając z czterech fontan. Wreszcie męczennikowi odcięto głowę. Zenon studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej, w Syrcie i Madurze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się w Weronie, gdzie w 350 roku wyświęcono go na kapłana. 12 lat później został biskupem tego miasta. Trzodę swoją chronił przed niebezpieczeństwami arianizmu i panującego wokół pogaństwa, głosi Martyrologium Rzymskie. Pozostawił po sobie 93 tak zwane traktaty, będące cennym świadectwem ówczesnej moralności, metod duszpasterskich i wskazań liturgicznych. W swoich pismach zostawił szczegółowy opis ówczesnej praktyki udzielania chrztu świętego i Eucharystii. Jego diecezja miała jeszcze sporo pogan, Zenon zabiegał więc, by pozyskać ich dla Chrystusa. Względem katechumenów zachowywał wielką ostrożność i roztropność w dopuszczaniu do chrztu świętego, by nie byli tylko powierzchownymi katolikami, a w życiu nadal poganami. Nauczanie wiary traktował jako swój pierwszy i zasadniczy pasterski obowiązek. Bardziej jednak uczył swoich wiernych życia chrześcijańskiego własnym przykładem niż słowami. Zmarł w opinii świętości w roku 375. Jest patronem Werony oraz łaziebnych, żebraków i wędkarzy. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Werona wystawiła ku jego czci aż 8 kościołów, a w diecezji 40 jako swojemu głównemu patronowi. Pochwały o nim głosili święty Ambroży, święty Petroniusz i święty Grzegorz Wielki. Do wieku XVI święty Zenon z Werony był czczony jako męczennik, tak również wspomina go Martyrologium Rzymskie. Nie jest to wykluczone, gdyż właśnie wtedy szalał arianizm, popierany przez cesarzy, którzy nie cofali się nawet przed wydawaniem wyroków śmierci na praworządnych biskupów. W ikonografii święty jest przedstawiany w stroju biskupim, z wędką lub rybą w ręku, z dwiema rybami na księdze, symbol gorliwego pasterza, lub w saku, czyli sieci na ryby. Atrybutami świętego są pastorał i ryba. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Zenona z Werony, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is